dobry. Witam wszystkich, właściwie dobry wieczór, bardzo serdecznie. Staram się tak ustawić, żeby widzieć Wasze komentarze i żeby czytać Wasze pytania. Witam serdecznie Wiktorię, Anię i pozostałych uczestników. Czekam, aż dołączy do nas, dzień dobry, dołączy do nas pani Emilia Cesarek, z którą dzisiaj będę rozmawiała o suplementacji. Cześć Aga Jerominek. Słuchaj, też odpowiadaj dziewczynom w razie czego, jak będą pytania, jak ja nie będę nadążać. Witam też Izę, dzień dobry, Bea, witam Cię bardzo serdecznie. O, i pan Rafał, dzień dobry, witam. Ania Chęcka, hej! O, jakie piękne usta i zieleń. No dobrze, czyli jest szansa, że dzisiaj nie będzie źle ślicznie wyglądać. Dziękuję, 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 dziękuję. Czekam na panią Emilię Cesarę, która połączy się ze mną z profilu Nojo, z którą dzisiaj będę rozmawiała na temat anti-agingu. W moim kominku się pali, bo jest okropnie, muszę wam powiedzieć, w Warszawie na dworze. Napiszcie mi, jak jest u was. Pozdrowienia z Gdańska, alternatywa dla wnętrz. Agusiu, witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Słuchajcie, mam nadzieję, że mimo, że ten mecz nie budzi żadnych emocji, Polska-Węgry, 20:40, nie wiem, czy będziecie oglądać, czy nie. Wiem, że dla wielu osób, dziękuję za piękne okulary. Słuchajcie, okulary są z AliExpress, wyobraźcie sobie, wsadziłam tylko sobie po prostu szkła, żadne firmówki, dlatego, że jak wiecie, ja jestem mistrzynią wyszukiwania fajnych rzeczy i staram się łączyć na przykład rzeczy, które są mega firmowe, z rzeczami, które są kompletnie tanie i za bezcen, na przykład w second handach. Mam nadzieję, że już niedługo pani Emilia do nas dołączy. Ja natomiast na pewno chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać z panią Emilią o antyagingu i czym w ogóle jest ten antyaging. Dagmara, dziękuję, kochana jesteś. Weronika, hej. Bo trochę my mamy takie wrażenie z panią Emilią, że ten antyaging dotyczy tylko i myślimy o tym, że ten antyaging dotyczy buzi, skóry. A to w ogóle nie o to chodzi. Ten anti-aging dotyczy całego organizmu i jest ogromnym trendem na zachodzie, takim zdrowotnym, odpornościowym. Jeśli macie już pytania, to proszę zadawajcie. Zacznę od tego i nie ukrywam, że dzisiaj rozmawiamy też dzięki firmie Nojo, która produkuje suplementy, z którą współpracuję od pewnego czasu. Walczę z różnymi moimi zdrowotnymi problemami i możecie też o to pytać, co mi pomaga, co nie. W związku z tym będziemy rozmawiać o kolagenie, będziemy rozmawiać o jak pozbyć się wody z organizmu i czy to jest potrzebne, jak wzmocnić włosy, jak wzmocnić swoją odporność, bo my dopiero rzucamy się i podnosimy naszą odporność, kiedy zaczyna być chłodno, zimno i tak obrzydliwie na dworze, a o tą odporność musimy dbać wcześniej. Mam nadzieję, że pani Emilia do nas dołączy. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o mnie, możecie powoływać się na kod rabatowy w firmie Nojo. Hasło jest PETARDA10 i otrzymujecie od razu rabat na Wasze zakupy. Z firmą zaczęłam współpracować najpierw... O, Monia kochana, ty też masz zawsze piękne okulary. Z firmą zaczęłam współpracować, kiedy zaczęłam łykać suplementy i obserwować swój organizm, jak reaguje. I na pewno powiem wam, że jeśli chodzi o Nojo, to co działa, to... Przepraszam was, ale mi strasznie się chce pić. Mróz pewnie idzie. To, co na pewno działa, to fakt, że kiedy zaczęłam walczyć z nadmiarem wody, miałam takie problemy tutaj pod oczami, robiły mi się takie poduszki. Moja makijażystka Maja Adamiak nie mogła sobie kompletnie poradzić z tym, co z tym zrobić, jak to ukryć, no bo tego naprawdę jest bardzo trudno. Im więcej produktu makijażowego, tym to gorzej wyglądało. No a ja powiem wam szczerze, że się z czym czułam też tak niekomfortowo, bo od razu człowiek wygląda taki opuchnięty. Oczywiście opuchnięte palce, nogi, łydki, ale też zbieranie się tej wody w udach, w pupie i takie tutaj, nie? Wiecie, tu w rękach. Myślę, że dużo kobiet się zmaga z tymi problemami, kiedy zatrzymują wodę. I próbowałam takich eksperymentów z produktami z apteki, które gdzieś tam panie farmaceutki mi polecały. I wiecie, co się działo? Że po prostu obniżało mi się bardzo ciśnienie. W związku z tym bardzo źle się czułam.
nie mogłam prowadzić samochodu, Julka chciałam gdzieś podjechać, mówiłam: Julek, no niestety musisz autobusem, nie czuję się dobrze, musiałam się położyć, co chwilę zasypiałam i tak dalej. Natomiast porozmawiałam z ekspertami firmy Noyo i okazało się, że rzeczywiście ich preparat nie powoduje obniżenia ciśnienia. W związku z tym nie będziecie takie senne, rozleniwione. To jest bardzo dla mnie ważne, żebyście o tym wiedziały, że ten produkt jest bezpieczny. Ja go na pewno wypróbowałam. No i nie ukrywam, że super efektem tego spożywania tego suplementu jest to, że się traci wagę. Oprócz tego, że ta woda z organizmu odchodzi, już się nie budzę rano z takimi podpuchniętymi tutaj oczami. Na przykład Gosia Rozenek mówi, że ona używa takiej lodowatej maski i tutaj sobie kładzie lód. Ja bym chyba umarła, jakbym rano po przebudzeniu, gdy jestem taka wymarznięta i tak dalej, miała sobie lód przyłożyć i ten lód trzymać, bo to jest nic przyjemnego. Więc dla mnie to byłoby absolutnie nie do przyjęcia. No ale rzeczywiście ten suplement mi pomógł. Natomiast jeśli chodzi o kolagen, gdzieś tam niektórzy pytają o limity. Ja mam nadzieję, że dzisiaj panią Emilię, nie wiem gdzie jest pani Emilia, bo cały czas do nas nie dołącza. Będę chciała zapytać o to, jak dużo tego kolagenu i w jakim wieku, i czy to jest związane z wiekiem, po prostu przyjmować i pić. Ja go piję. Muszę wam powiedzieć, że poprzednie kolageny, które miałam, były kolagenami o smaku różnym. O, jest moje Love Life Omega, piję oleje i Love Life Omega, też te kobiece i moja mama dla seniora i mój Julek dla mężczyzn, także też bardzo wam polecam, żebyście uzupełniali o wszystkie te kwasy omega swój organizm. Natomiast jeśli wracając do kolagenu, chciałam wam powiedzieć, że wszystkie te kolageny miały jakiś smak, no bo wiadomo, że może być ten kolagen wołowy albo rybi. I niektóre te smaki były dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. Nawet kiedyś pamiętam, że pokazywałam wam na filmiku, że robię sobie ten kolagen i mówiłam: Boże, jaki obrzydliwy, jak tego można dużo pić. Zaletą tego kolagenu Noyo jest fakt, że on jest bezsmakowy. Czyli po prostu można go pić, tak jak ja piję bardzo dużo wody, to wiecie, bo ja nie piję w ogóle herbaty, tak? I kawę to taką jedną dziennie. Uwielbiam słodkie espresso, ale też czasami mi nie służy. Natomiast ten kolagen rozpuszczam i można go pić dowolnie. I moja przyjaciółka Paulina Michalska, która też od lat zajmuje się suplementami w różnych firmach, mówi: Paulina, pamiętaj, że w twoim wieku kolagenu masz pić na maksa. Ile wylezie. Po prostu pij jak najwięcej, kiedy tylko możesz, dlatego że twój organizm teraz przed 50, a mam 48 lat, niedługo 49, tego kolagenu potrzebuje bardzo dużo. Jeżeli nie ma cały czas pani Emilii Cesarek, nie wiem co się dzieje, czy nie może się połączyć, ona mieszka na Mazurach, czy coś się dzieje z łączeniem i nie może się do was łączyć. Napiszcie mi teraz, czy chcecie zobaczyć te produkty, czy wam mam je pokazywać, czy tylko mam o nich mówić, bo korzystając z tego, od kiedy pijesz kolagen? Kinga. Kinga Borkowska, moja cudowna stylistka. Kingo, ja kolagen piję, myślę, że mając teraz 48, no gdzieś od 7-8 lat. 8-7 lat temu w ogóle nikt nie mówił o piciu kolagenu, mówiono tylko, że trzeba tam brać te suplementy, bo wzmacniają chrząstki, bo to jest dobre na kości i tak dalej. Bardzo rzadko mówiono o skórze, o włosach, o organizmie. O, mam wreszcie, mam nadzieję, że będzie pani Emilia z nami. Więc ten kolagen piję od dawna i rzeczywiście po tych radach moich przyjaciółek, które pracują w różnych firmach, zajmują się suplementami tego kolagenu, staram się pić bardzo dużo. Dzień dobry pani Emilio. Dzień dobry pani Paulino. Powstał nam taki wieczorny, delikatny dysonans, bo ja czekałam na profilu Noyo, połączyłam się, otworzyłam live i mieliśmy tam sporą grupę odbiorców, którzy na nas czekali. Ja czekałam na panią, a pani czekała na mnie, więc mam nadzieję, super, że teraz jesteśmy już widoczni na dwóch profilach. Także kazałyśmy na siebie czekać. Jest szansa, że jedni i drudzy będą nas oglądać?
Mam taką zapraszam do tam. nadzieję, mam taką nadzieję, nawet jeżeli nie uda się wyświetlić tego live'a teraz w profilu na żywo, na profilu Nojo, to ten live będziemy mogli udostępnić, jak zapiszemy go w Pani profilu i bez problemu wszyscy, którzy są zainteresowani tematem, będą mogli go obejrzeć. O, widzę, że moja Super. Pani ulubiona pani Anio, u mnie ginekolog też pisze, że zawsze wszystko jest jest okej. dostępny ten live. Ja jeszcze go udostępniam dla osób, które nie mają Instagrama, udostępniam u siebie na profilach facebookowych, więc też będą mogli go znaleźć. Pani Emilio, bardzo mi miło, że Pani jest. Jestem zaszczycona. Uwielbiam mądre kobiety z ogromną wiedzą. Oglądam Pani profil od dawna. Przyglądam się, czytam i jestem zachwycona. I dziewczyny dzisiaj też zadawały mi pytania, ponieważ obiecałam im bardzo konkretne rady. Już wcześniej powiedziałam, że piję kolagen Nojo i bardzo mi odpowiada ze względu na to, że jest bez smaku, a wcześniejsze, które wszystkie brałam, były smakowe, w związku z tym miałam dość duży problem z akceptacją tego. Niestety, przyznaję się szczerze, i teraz pani jako ekspert, bo ja jestem tylko konsumentem. Ja tego kolagenu piję do bólu. To znaczy, ile dam radę? I teraz proszę mi powiedzieć szczerze, czy to jest błąd? Czy ten kolagen trzeba w jakikolwiek sposób dawkować, w zależności od wieku, albo czy w ogóle można go przedawkować? Dziewczyny, jak popełniam błąd, w razie czego wybaczcie, ale też wiecie, że zależy mi na tym, żeby się starzeć z godnością i żeby dobrze wyglądać. Pani Emilio, co pani na to? Jak to kobieta petarda pije na maksa ten kolagen? To co? Drogie panie, drodzy państwo, bo wiem, że sporo panów też dołączyło do naszego live'a. Ja jestem jednak zwolennikiem sugerowanej porcji, którą podaje nam producent. Dlatego, że kiedy my spojrzymy na wyniki badań, i tu bardzo serdecznie zachęcam i panią, i całą resztę odbiorców, żeby przeczytać sobie post, w którym ja pokazałam kilkanaście wyników badań, takich badań naukowych, w których przedstawiono właśnie informacje na temat tego, jaka porcja kolagenu wpływała ewentualnie na stany związane z naszą skórą, ale również z takimi kwestiami jak celulit, jak ogólnie taki wygląd zewnętrzny, czy też prozdrowotne właściwości tego naszego kolagenu. W związku z tym ja sugerowałabym się, niezależnie od wieku, by trzymać taką sugerowaną przez producenta dawkę, tak? To jest taka dawka, taka porcja, którą ten producent badał, którą on testował, w związku z tym wiemy, że ona jest bezpieczna. I tutaj kolagen, jeżeli chodzi o takie właściwości prozdrowotne, jak najbardziej te działania mamy udowodnione, ale też jest to produkt, który nasz organizm generalnie produkuje naturalnie, tak? On się uszczupla, czyli ta ilość tego kolagenu uszczupla się z wiekiem, ale nie oznacza to, że im więcej tego kolagenu będziemy wypijać, tym jakby bardziej wpłyniemy na zatrzymanie tych funkcji starzenia. O Czyli cholera. powiedziałabym, że kolagen jest O taką jedną rany. ze składowych, tak? Jedną ze składowych, natomiast nie przestawałabym tego kolagenu suplementować w tej sugerowanej dawce, tak? Czyli jeżeli my sobie tam te 20 gramów, nawet 30 gram dziennie tego kolagenu wypijemy, będzie w porządku. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o kolagen Nojo, ile to jest porcji? Jeżeli chodzi o całe opakowanie, to z tego co pamiętam jest około 27 porcji, natomiast 20 gram to jest taka sugerowana porcja, tak? Czyli mamy tam praktycznie no, ponad pół kilo, tak, ponad pół kilo produktu mamy w tym opakowaniu, więc tak Pani naprawdę. mi wybaczyć i producent również, że pije tego za dużo. Trudno, ja nadal wierzę, że będzie lepiej. Ale ja jestem jak najbardziej za, natomiast też weźmy pod uwagę fakt, że oprócz tego, że mamy kolagen, to tak naprawdę na ten dzisiejszy live, który obiecałyśmy sobie, że będzie dla kobiet bardzo merytoryczny, że mamy tutaj kobiety petardy, które no, nie dadzą sobie I puścić mężczyznami. i mężczyzn również, tak, samców alfa. W związku z tym obiecałyśmy tutaj taką pełną merytorykę i naprawdę takie fajne podstawy związane z wiedzą. W związku z tym kolagen ok, jak najbardziej w porządku, ale jest jeszcze przynajmniej kilka innych tematów, które powinniśmy poruszyć, żeby ten kolagen chociażby suplementowany jak najbardziej był Działał przy. i działał, tak? Dokładnie, żeby on został przyswojony, żeby on faktycznie spełniał tą swoją rolę, no i żebyśmy na zewnątrz mieli te widoczne efekty, takie, jakich sobie Pani życzymy. Emilio, w takim razie pijemy kolagen. My już wiemy, że to ten anti-aging, bo moje kobiety, które są u mnie na profilu, są bardzo świadome, bardzo wykształcone, inteligentne i wiedzą, że anti-aging to nie jest tylko skóra.
bo niestety tak w Polsce się kojarzy, a to jest w ogóle starzenie całego organizmu. I to jest wspaniała nauka, która na Zachodzie już taka jest ogólnoorganizmowa, jakby powiedziałabym, holistyczna i to jest wspaniały trend rozwijający się, bo w Polsce wciąż myśli się, anti-aging to jest skóra, to jest cera, to jest skóra ciała, a przecież tak nie jest. Oczywiście, jeżeli chodzi w ogóle o historię anti-agingu, to drodzy Państwo, to jest rok 1970, Stany Zjednoczone i tak naprawdę biotechnolodzy z Denhamem Harmanem na czele, którzy postanowili sobie zbudować takie stowarzyszenie, których główną pracą naukową było to, żeby znaleźć sposób na starzenie się ogólnie, tak? Na starzenie się per se, czyli na taki ogólny proces starzenia naszego organizmu. Wiemy, że on się odbywa, wiemy, że my się starzejemy i no nie jesteśmy w stanie, przynajmniej na ten moment naszej wiedzy i technologii nawet takiej medycznej zahamować tego procesu. Natomiast ale oczywiście są... Te, powiedzmy szczerze. Oczywiście, jak najbardziej, tak? Jeśli umiemy wybierać, to jest to, czego ja uczę w mojej książce, samoświadomość, która się buduje, jest tym ogromnym atutem starzenia się. Ale chcemy oczywiście zdrowo. Godnie, dokładnie. Chcemy się starzeć godnie i przede wszystkim, jeżeli mamy brać pod uwagę ten temat, to tak, ja bym to ujęła w takim kontekście bezbolesnym, czyli te strefy i sfery wizualne są bardzo ważne i oczywiście wiemy, że w pewnym sensie możemy na nie wpłynąć, ale tutaj również to, co ja bardzo mocno z tej perspektywy klinicznej chciałabym podkreślić, to są również takie kwestie zdrowotne, czyli patrzymy na ten anti-aging holistycznie, nie tylko w kontekście właśnie skóry, wytworów na skórka, włosów, paznokci, natomiast również tego, że ta moda na anti-aging bardzo duży wpływ również przynosi w kontekście zahamowania pewnego rodzaju chociażby chorób cywilizacyjnych, tak? Cukrzyca, wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, która przecież bardzo mocno wpływa na procesy starzenia, bardzo mocno je przyspiesza. Czy choroby sercowe, sercowo-naczyniowe, tak? Generalnie to szybsze starzenie się naszych komórek będzie wpływało na nasze takie funkcje życiowe i poznawcze. Ja przepraszam, że przerwę, ale to jest w ogóle też chciałam się z Panią podzielić i chętnie udostępnię też te badania, bo ja jako, no wiadomo, doktorantka też uwielbiam i jako socjolog badania. Zrobiono badania na dużej grupie Japończyków i szukano jednej przyczyny, dlaczego oni dożyli wieku 90 kilku lat, ale to chodzi o to, że wybrano specyficzną grupę, która jest w dobrej formie fizycznej. No w sensie odpornością, poruszania się i okazało się, ja wiem, że to będzie bardzo ciekawe, co powiem i też jakieś obalające mity w Polsce, że wcale nie chodziło o to, że oni uprawiali sport i byli jakoś wybitnie odżywieni, ale przede wszystkim najważniejszym czynnikiem a propos cukrzycy, o której Pani mówi, to są osoby, które w ogóle od kilku, nie nastu, tylko kilkudziesięciu lat, czyli mniej więcej około 50-40 roku życia, zrezygnowali z cukru. Z takiego cukru dodawanego, prawda? Czyli takiego dodawanego. Korzystając tylko z tego, co przynosi jakby natura, co spożywają na talerzu. I jakby okazało się, że tym czynnikiem ich łączącym, oczywiście no, dobrze się odżywiają, no, poruszają się, przynajmniej spacerują, suplementują się. Japończycy się suplementują niesamowicie, ale przede wszystkim... No ja się śmieję, bo proszę zobaczyć, ja tu jestem z moim arsenałem, tak? Czyli przynajmniej top of the top, którego po prostu dzisiaj każda osoba, która ogląda live, bez tego nie wychodzi, tak? Kolagen możecie rozważyć do rana. D3, która tak naprawdę no, pretenduje do tego, żeby być nawet hormonem. W zasadzie wpływa na każdą komórkę w naszym organizmie i funkcje płodności, i funkcje hormonalne, i funkcje właśnie metaboliczne. Jak najbardziej to wszystko będzie związane chociażby z niedoborami witaminy D3, tak? Kalusiem, który witaminą D3 i bardzo dużymi jednostkami leczy też osoby po chorobach onkologicznych i ponoć są bardzo dobre efekty. Pani Emilio, konkretne pytanie od dziewczyn, już widzę. Ile tych kapsułek D3 w żółtym opakowaniu NOJO dziennie? Drodzy Państwo,
Przede wszystkim najważniejsza kwestia. Badanie 25-OHD3, czyli badamy sobie poziom wyjściowy witaminy D, żeby się nie przesuplementować i też żebyśmy wzięli pod uwagę tą formę, tą ilość taką wyjściową i dopiero wtedy dobieramy sobie dawkę. Tutaj mamy 4000 jednostek, więc ja proponuję, żeby w tym okresie jesienno-zimowym nasz wynik, jeżeli chodzi o witaminę D w krwiobiegu, wynosił około 50 nanogramów na decylitr. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał taką podstawową wyjściową formę, podstawowy wyjściowy wynik gdzieś tam w granicach 20-30, myślę, że te 4000 jednostek, czyli taka jedna kapsułka do śniadania, jak najbardziej powinna być zalecana w tym okresie jesienno-zimowym. No i pani tutaj jest mistrzynią świata, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób przyjmować? W trakcie posiłku, po posiłku, rano czy wieczorem? Ona jest generalnie, przynajmniej ta Nojo, w kapsułce takiej żelowej, w takiej otoczce już delikatnie tłuszczowej. Pamiętajmy, że witaminy A, D, E i K rozpuszczają się w tłuszczach, w związku z tym powinny być przyjmowane z posiłkiem, w którym znajdują się składowe makroskładniki takie zawartością tłuszczu, w związku z tym możemy ją przyjąć sobie śmiało do śniadania, tak? Czyli jeżeli zjadamy na przykład jakiś fajny tost z awokado i jajkiem, to spokojnie możemy do tego śniadania przyjąć sobie D3. Dobrze, to od razu też zadam pytanie, ale mamy aktywność dzisiaj. No widzę właśnie. Tak, staram się wyłapać te pytania, bo już na niektóre odpowiedzieliśmy, także proszę jakby wrócić do live'a nawet do początku, ale jeśli chodzi o wiek. Czy, jeśli chodzi, bo już rozmawialiśmy o kolagenie, mówimy o Nojo, mówimy o witaminie D3 Nojo, czy wiek ma znaczenie, bo nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Dzisiaj miałyśmy mówić, czy już warto się suplementować po 30. Ja powiem, że ja już trochę zapomniałam, jak to jest po 30, bo ja już zaraz będę po 50. Więc teraz pytanie, czy liczba suplementów albo też rodzaj suplementu zależy od naszego wieku i czy już się suplementujemy po tej 30, czy dopiero czekamy, aż zobaczymy te pierwsze objawy, że tych suplementów nam brakuje? Nie, zdecydowanie nie. Patrząc na to, znowu ja tutaj troszeczkę ze swojej praktyki wniosę do naszego dzisiejszego live'a, jakie schorzenia, jakie choroby spotykam u siebie w gabinecie. No i tutaj możemy po imieniu wymieniać Hashimoto, insulinooporność, zespół policystycznych jajników, przedwczesne wygasanie funkcji jajników. Tutaj pozdrawiam serdecznie panią ginekolog z Krakowa, która jest z nami na live'ie i która też właśnie przed chwilą podpowiedziała, że często u kobiet te momenty takie około menopauzalne, kiedy właśnie ilość estrogenów spada, dominują ten stan takiego szybszego starzenia się. Natomiast to, co my też zauważamy, to często kobiety już przed 30 albo w okolicach 30 roku życia właśnie ze względu na ten lifestyle, czyli na ten taki pęd życia, bieg, przepracowanie, przemęczenie, niedosypianie, niedojadanie, obcinanie permanentnie kalorii, przetrenowanie, również zdecydowanie uszczuplają sobie ilość tego estrogenu, a estrogen jest hormonem, który odpowiada za taki piękny, ładny, błyszczący wygląd skóry, dlatego przed owulacją, kiedy właśnie ta funkcja estrogenów jest największa w naszym cyklu menstruacyjnym, kobiety mają tą taką najpiękniejszą, błyszczącą skórę, taką atrakcyjną dla potencjalnego partnera. Byłaś na urlopie. Dokładnie, to jest ten moment. Zatem spójrzmy na to z perspektywy naszych dzisiejszych czasów, że tak naprawdę troszeczkę nam się te lata no niestety przestawiają, więc ja jestem zwolennikiem, by pewne grupy witamin, minerałów czy też antyoksydantów wprowadzać już przed 30 rokiem życia i dobierać też indywidualnie do tego, co się aktualnie w naszym organizmie dzieje, tak? Też inaczej będziemy podchodzić do osoby z jakąś jednostką chorobową czy schorzeniem, na przykład do młodej kobiety, załóżmy 25-letniej z Hashimoto, z insulinoopornością, gdzie już ta choroba autoimmunologiczna pretenduje do tego szybszego procesu starzenia, tak? Bo mamy dosyć duży wpływ na układ odpornościowy, niżeli u takiej zdrowej kobiety, na przykład 40+, która żyje gdzieś tam w otoczeniu natury, ma spokojniejszy tryb życia, albo po prostu psychosomatycznie jest bardziej podatna na to, żeby radzić sobie z pewnymi stresorami. Więc tutaj bardzo indywidualnie do tego podchodzę, zawsze badamy, tak? Czyli robimy sobie wyjściową taką profilaktyczną
diagnostyka i dobieramy suplementację pod to. Natomiast są suplementy, które nam nie zaszkodzą, nawet kolagen. Nawet kolagen w takim młodszym wieku, nawet 20-latki, który bardzo fajnie będzie nam wpływał również na odbudowę chociażby naszego układu pokarmowego, wpływał na śluzówki, tak? U kobiet w ciąży, w kontekście łożyska też może być to suplement wskazany. Tych badań jest jeszcze niezliczna ilość, ale już są pozytywne pewne odpowiedzi, więc tak naprawdę są to produkty, które nasz organizm produkuje naturalnie, tak? Bądź są to produkty, które musimy wprowadzić z zewnątrz, ale im szybciej w pewnych sytuacjach, jak witamina D3, czy antyoksydanty, czy witamina C, czy chociażby takie podstawy jak kurkumina, czy resweratrol, mogą naprawdę fajnie tutaj wpłynąć już nawet od tego 20 roku życia. To jest, mamy odpowiedź, że już nawet przed 30 możemy rozpocząć taką suplementację tych naturalnych. Ja jednak też myślę, że bardzo mądrze robię, bo wzywam do badań profilaktycznych i uważam, że najlepszym prezentem na urodziny, jaki jesteśmy w stanie sobie zrobić dla nas i dla naszej rodziny, to jest oczywiście skanik naszego organizmu. Oczywiście. Tak, i dobrze jest czytać te badania, konsultować je, tak jak z tą witaminą D3, jaki jest ten poziom, czy z poziomem ferrytyny, bo czasami ktoś mówi, no tak, ale ja mam dobrą hemoglobinę, a później się okazuje, że ferrytyna w wymazie jest bardzo niska, tak? Mhm. Więc te badania są konieczne. Ja wzywam do tych badań profilaktycznych. Teraz naprawdę można już korzystać z tego, co jest dostępne, chociaż wiadomo, że NFZ jest jaki jest, ale ta suplementacja też, żeby była mądra, bo powiem, z czym ja się najczęściej spotykam, bo ja naprawdę szkolę pani Emilio bardzo dużo, setki, nie mówiąc tysiące, bo pandemia oczywiście nam trochę zabrała tych spotkań, ale kobiety przeważnie mówią, że one kupują byle co, byle gdzie i byle jak. I tych suplementów to trochę w Polsce jest jak drażetek, tak? Czyli że wchodzimy do apteki i mamy gamę od sasa do lasa. I w zależności jakiego farmaceutę spotkamy lub farmaceutkę, no to wybieramy entliczek, pętliczek. Mało tego, przyjrzałam się ostatnio na stacji benzynowej, że również suplementy zaczynają być dostępne na stacjach benzynowych, czyli na zasadzie takich trochę cukierków. Ja apeluję bardzo o to do wszystkich oglądających moje live'y i rozmawiających ze mną o zdrowiu, że te suplementy musimy wybierać mądrze. I muszą być to suplementy, które mają badania, ale które też są rekomendowane, ale też, które są sprawdzone. I chciałabym Pani Emilio, gdyby Pani była uprzejma, powiedzieć trochę o Nojo, żeby osoby, które nas oglądają, a mamy ich już 112, więc bardzo się cieszę, a live będzie jeszcze zapisany, powiedzieć właśnie, czym wyróżniają się suplementy Nojo i dlaczego nie warto sięgać po byle co, byle gdzie i byle jak z własnego wyboru, tylko rzeczywiście, żeby ten wybór był mądry. Podam Państwu jeden argument, żeby tak nie zanudzać właśnie taką, taką otoczką w kontekście samej marki, bo sam fakt, że bierzemy udział w live właśnie dla tej marki, to już jest duże wyróżnienie dla niej, tak? Bo są to, jesteśmy osobami bardzo świadomymi, więc dokładnie z taką marką mamy ochotę współpracować. Natomiast podam jeden argument, który mnie przekonuje i którym ja się kieruję, kiedy wybieram jakiekolwiek suplementy. Zawsze, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, wysyłam mail do producenta z zapytaniem o to, czy mogłabym dostać na przykład badania prowadzone w kontekście tego i tego suplementu, albo czy mogłabym dostać na przykład wykaz, skład, czy ten suplement faktycznie nie był testowany na zwierzętach, czy ten suplement faktycznie jest bezglutenowy, tak? Czy ten suplement nadaje się dla kobiet w ciąży, kobiety karmiącej. I jeżeli marka wysyła mi piękny, graficzny PDF złożony przez ich biochemików, to ja wiem, że ja tej firmie mogę zaufać, tak? Czyli tutaj pierwsza i najważniejsza kwestia, Nojo Farm to nie jest tylko firma, która sprzedaje suplementy, ale Nojo Farm jest producentem. Czyli tak naprawdę nawet składy, które widziałam, czy kolagenu, czy mega omegi, czy właśnie chociażby Nojo Skin, którą ja uwielbiam nie tylko w kontekście właśnie skóry, ale takiego ogólnego naszego zdrowia, bo ta kurkumina, ten saber robią naprawdę super robotę, jeżeli chodzi o taki booster naszego układu odpornościowego, to zawsze proszę producenta o wykaz tego, co się w tym suplemencie znajduje i też mogę z nim łatwo porozmawiać, tak? Czyli zadaję pytanie, otrzymuję konkretną odpowiedź. To też mega.
Dokładnie, nie jest to taka marka, która nie ma otoczki poza tym, że sprzedaje suplementy, tak? Czyli nie tylko idę i sięgam na półkę, biorę, ale jeżeli mam wątpliwości co do tego suplementu, jeżeli widzę, że no, nie do końca jestem przekonana co do tego, czy potrzebuję więcej informacji, jak napiszę, otrzymuję konkretną odpowiedź, nawet odpowiedź związaną z pracą biochemików, tak? Czyli ja miałam taką sytuację odnośnie właśnie jednego z suplementów, kiedy rozmawiałam o nim w kontekście kobiet w ciąży i bez problemu dostałam kontakt, porozmawiałam sobie z biochemikiem, dostałam konkretną odpowiedź, dlaczego nie większa dawka, dlaczego taka dawka, dlaczego nie można wziąć tyle i tyle, i jak najbardziej sprawa była załatwiona, czyli po to mamy cały team, który pracuje nad tą suplementacją, żeby właśnie zasięgnąć porady. Ja też jestem osobą właśnie w teamie, nieodpowiedzialną za to, żeby robić PR, bo od tego są zupełnie fajniejsze osoby w tej marce, ale każda wątpliwość związana z tym, czy na przykład przy takim schorzeniu, czy przy takiej diecie, czy przy takich przyjmowanych lekach, tak? Dzisiaj mówiliśmy o pani, pisaliśmy z panią z niedoczynnością tarczycy, która pytała nas o suplementację, jesteśmy po to, żeby odpowiedzieć. Czyli pierwsza, najważniejsza kwestia, zawsze możecie poprosić o badania, zawsze możecie poprosić o specyfikację suplementu i dwa, będziecie mieli w teamie specjalistę, który będzie w stanie odpowiedzieć na wasze pytania z taką pełną dozą świadomości, że poleca wam dobry produkt. Ja oczywiście oprócz badań, które lubię i przekonuję, czy firma takie badania prowadzi, w ogóle jest specjalistą, to jeszcze oczywiście obserwuję to, co dzieje się z moim organizmem. Tam często też jest tak, że kobiety, z którymi rozmawiam, ja mówię, słuchaj, ale działa? Ona mówi, no nie wiem. A ja mówię, no ale co, nie obserwujesz? Lepiej się nie czujesz? A w sumie może tak. Znaczy, ja też apeluję o taką uważność na siebie. Organizm jest bardzo mądry i podpowiada nam, czego potrzebujemy, co też odrzucamy, po czym się źle czujemy i warto tego organizmu słuchać. Ja ostatnio bardzo martwię się o kobiety, które, zwłaszcza po okresie pandemicznym, bo ja cały czas mówię, że jeszcze nie mamy okresu post-COVID, tylko mamy cały czas okres COVID. Bardzo martwię się o nie pod względem, tak, źle sypiają. Mają bardzo dużo lęków. Zwiększyła się liczba kobiet wokół mnie, pracujących w korporacjach, ale też w świecie nauki, nie tylko biznesu, które łykają antydepresanty, które się nie dojadają, ciągle się odchudzają. Przychodzą do mnie na szkolenia czy na mentoring, mówią o bolących brzuchach, o migrenach i bólach głowy. I gdzieś ten organizm trzeba... Wiadomo, że każda z nas chce mieć piękne włosy, piękną skórę. Ja to nawet w trumnie chciałabym jeszcze dobrze wyglądać, żeby na złość zrobić tym, co mnie nie lubią, ale jednak zdrowie naszego organizmu i potrzeby naszego organizmu są ważniejsze. W jaki sposób możemy wybrać z tych suplementów to, co jest nam potrzebne? Bo to jest, Pani Emilio, tak, tych suplementów Nojo mamy kilka. I naprawdę ja sprawdziłam też już kilka, czyli Aqua, kolagen, Her, Jojo, tak, utratę wagi. Natomiast czy możemy je łączyć? Czy możemy je brać kilka jednocześnie? Czy czekamy jakiś okres i bierzemy następny? Robimy przerwę i wracamy do tego. Jak to przyjmować? Bo te pytania się najczęściej pojawiają właśnie u mnie w domu, czy u mnie na live'ach, czy na profilach. Najważniejsza kwestia. Zawsze składamy suplementację, czy też zalecenia pod nasz cel. Czyli to jest chyba też najważniejsza kwestia i taki priorytetowy aspekt w Pani pracy z ludźmi. Czyli zawsze mamy cel. Jeżeli moim celem jest poprawa wyglądu skóry, jeżeli moim celem jest praca nad skórą trądzikową, tak, po 30, albo lepsze nawodnienie, albo lepsza elastyczność, to dobieram sobie suplementację dokładnie pod to, tak? Czyli tak na dobrą sprawę, tutaj mówimy akurat o skórze, ale może być to kwestia chociażby związana z odchudzaniem, z funkcjami metabolicznymi, z wpływem na gospodarkę cukrową, z funkcjami odpornościowymi, bo pamiętajmy, że nasz organizm to są takie naczynia połączone, czyli jeżeli ja będę miała osłabiony układ odpornościowy, to nie ma szans, żeby mój układ odpornościowy, czyli cały mój system, który jest osłabiony, tak, no bo to jest ten mój strażnik takiej pełnej odporności, dał mi funkcję pięknej, błyszczącej skóry, super jakości płodności, no bo niestety, ale taka podstawowa funkcja naszego organizmu jest zachwiana, czyli najpierw ustalamy sobie cele. Jeżeli mam kobietę z Hashimoto, z osłabionym układem odpornościowym, to zaczynam od tej podstawy związanej z układem odpornościowym, czyli może to być na przykład mega omega,
czy witamina D3, tak? Zresztą w Mega Omega mamy też, mamy również właśnie witaminę D3, tam mamy i omega 3 i D3, w związku z tym możemy zacząć od tej bazy. I w ogóle jeżeli chodzi o takie top 3 moich suplementów, które polecam na życie, czyli nie okresowo, bo generalnie suplementację składamy okresowo i robimy sobie jakąś przerwę od suplementów, tak? Natomiast takie top 3... Po jakim czasie? Myślę, że około 2-3 miesięcy i należy zrobić przerwę, tak? Czyli te dwa i znowu obserwacje, tak? Czyli jeżeli na przykład będziemy suplementować dany składnik i po nim wystąpi jakaś reakcja alergiczna, której wcześniej nie mieliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że mamy na przykład jakąś taką reakcję alergiczną, czy nasz organizm tego nie toleruje, no to oczywiście odstawiamy, tak? Na przykład w perspektywie kolejnych 4 dni próbujemy raz jeszcze małą dawkę, jeżeli znowu nam to nie służy, no to wtedy odstawiamy, tak? Natomiast 2-3 miesiące takiej suplementacji dodatkowej, natomiast suplementy takie na życie, czyli suplementy, które raczej możemy suplementować około roku, czy bardziej w tym takim całym naszym okresie jesienno-zimowym, no bo też żyjemy w takiej strefie klimatycznej, w której warto wspierać układ odpornościowy, no to przede wszystkim będzie właśnie omega-3, D3 i magnez, tak? To są takie trzy suplementy, które jak najbardziej zawsze warto... Mega omega, magnez i witamina D3. Dokładnie, dokładnie. Które cały rok i w ogóle nie ma problemu, żeby cały rok przyjmować. Pozostałe miesięcy. Jak długą robimy przerwę po 3 miesiącach, żeby zaobserwować jakby reakcję naszego organizmu, Pani Emilio? Myślę, że znowu zależy to tak naprawdę od potrzeb, bo czasami już do pewnego suplementu nie będziemy musieli wracać, tak? Na przykład jeżeli osiągniemy jakąś swoją wagę, no to już nie będziemy drugi raz kontynuować, powiedzmy, suplementu związanego z odchudzaniem, tak? Natomiast dokładnie, natomiast jeżeli są to takie suplementy jak kolagen, czy na przykład, no mówię, ten mój uwielbiony, ulubiony, nawet opakowanie ma najładniejsze chyba ze wszystkich supli, no to jest Noyo Skin, tak? I to, ten jego skład. Ja na przykład suplementuję go sobie około takiego jednego całego opakowania, potem robię sobie około 2-3 tygodni przerwy i znowu sobie suplementuję, tak, w tym okresie jesienno-zimowym, natomiast latem, wtedy, kiedy raczej tego układu odpornościowego nie muszę wspierać, kiedy skóra też ze względu na dostępność światła, większej ilości powietrza, mniejszej ilości, powiedzmy, makijażu nakładanego, tak, no bo latem też gdzieś tam mniej używamy różnych kosmetyków, no to wtedy sobie na przykład odstawiam na te całe wakacje taki suplement w postaci chociażby Noyo Skin, tak, czy Noyo Hair, ale również właśnie suplement Noyo Hair, który można suplementować w jakichś okresach czasu. Zakładamy sobie na przykład, że 2 miesiące dbamy o tą naszą ferytynę, żelazo, o doborową dietę, o sen, regenerację, doborową bardzo mocno dietę. Dołączamy sobie do tego suplementację na przykład na 2 miesiące, obserwujemy efekty, patrzymy, czy te nasze baby hairy tutaj już odrastają, czy faktycznie wygląda to dobrze i na przykład robimy sobie miesiąc przerwy i potem fundujemy sobie taką drugą kurację, tak? Natomiast mówię, tutaj przy tych suplementach takich podstawowych jak omega-3, D3 i magnez raczej powinniśmy tylko zwracać uwagę na ilość D3 względem naszych wyników badań, czyli tego 25-OH-D3 dwa razy do roku badamy, tak? Przed wakacjami, po wakacjach, czyli tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy nam się te pory roku zmieniają z takich cieplejszych na zimniejsze. A kończąc już powoli, bo zaraz 40 minut i będą uciekać nasi widzowie, pewnie oglądając mecz Polska-Węgry w rodzinach, przy popcornie, przy Coca-Coli, ale mam pytanie, bo dzisiaj właściwie z panią możemy dojść do wniosku, że suplementacja i wiek suplementacyjny tak naprawdę nie ma znaczenia, że możemy się suplementować już mając 20, 20 parę, przed 30, po 30 i że nie ma tutaj żadnych limitów i wcale to, że będziemy przyjmować więcej, to nie znaczy, że będzie lepiej. Jak każda robię błędy, ale jak każda do nich się przyznaje. Czyli rzeczywiście możemy tak stwierdzić, że ta suplementacja nie ma wieku i dla każdej z nas, panowie również dla was, ta suplementacja będzie dobra i nie musimy czekać na jakiś wiek, który osiągniemy lub dopiero kiedy będziemy widzieli, że ta nasza skóra się starzeje, włosy wypadają, tak dopiero zaczynamy suplementację? Zdecydowanie nie. No ten, tak naprawdę ta suplementacja podstawowa, taka jak witamina D3, czy gęsto odżywcza dieta, bo pamiętajmy, że też w tą sferę suplementacji wchodzi nawodnienie,
Odżywienie, gęstoodżywcza dieta, antyoksydanty, tak? Właśnie też mówiłam na live wcześniej, że ja na przykład dodaję sobie trochę kurkumy, trochę imbiru, cytryny już do wody, tak? Gdzie ten poziom antyoksydantów już nawet w takiej wypijanej wodzie podbijam sobie w ciągu dnia i ten taki cały indeks antyoksydacyjny w ciągu mojego dnia żywienia automatycznie wzrasta. Jak najbardziej możemy zaproponować już młodym ludziom, tak? Czyli nawet takim nastolatkom, no bo ten trądzik, czy to trądzik młodzieńczy, czy to już problemy takie skórne wieku dorosłego, no one też z czegoś wynikają, tak? Czy chociażby właśnie problemy z celulitem, zobaczmy, jak dużo zmienia się perspektywa w momencie, kiedy zaczynamy odpowiednio się odżywiać, kiedy zaczynamy się ruszać i poruszamy całą limfę, tak? I też jakby te funkcje krążenia naszej limfy zaczynają się wzmagać, czy właśnie dodatkowo dokładamy witaminę D3, czy delikatnie kolagen, tak? To nie musi być od razu cała wielka gama, chociaż mówię, warto jest wybrać sobie taką fajną suplementację, natomiast warto już przed 30 zacząć. Nawet nastolatek. Przychodzą do mojego syna licealistki, też koleżanki, też mówią: pani Paulino, czy pani jak ma 16-17 lat, to miała celulit? W ogóle mi go celulicie wtedy nie mówił, bo to było 100 lat temu, ale one się już z nim zmagają. Kobiety, które mają 30 parę lat, się zmagają, 50 parę i tak dalej. W związku z tym to jest taka zmora czasów, ale myślę, że związana też ze złą dietą i nieporuszaniem się. No, ja już w ogóle mówię o kobietach, wszystkich korporacjach, które wiedzą, które pracują i ze mną współpracują, że niestety co pół godziny wstajemy, rozciągamy nogi, robimy przysiady, idziemy na świeże powietrze, a podstawą diety jest to, co mamy na talerzu, a suplementacja z samej nazwy jest tylko suplementacją. Natomiast dodatkiem, dokładnie. Celulit jest straszny. Czy jest cudowna metoda Emilii Cesarek na celulit dla wszystkich kobiet? Oczywiście. Ja bym wzięła pod uwagę, drogie panie, przede wszystkim aktywność fizyczną i chyba im jestem bardziej po 30, to docierają do mnie dwie, które wam serdecznie polecam. Delikatne truchtanie i rozciąganie. Chyba nie ma lepszej metody, ale weźmy też pod uwagę bardzo interesującą kwestię i tu mam nadzieję, że zaskoczę niejedną kobietę. Pamiętajmy o tym, że nasza tkanka mięśniowa, nie mówię o takich wielkich bicepsach jak Mariusz Pudzianowski, ale nasza tkanka mięśniowa generuje energię w ciągu dnia, czyli podbija nam tą naszą podstawową przemianę materii. W związku z tym kobiety nie powinny bać się, szczególnie w kontekście celulitu i takiej ładnej, napiętej skóry, delikatnych treningów siłowych. Tak, w cudzysłowie tych delikatnych, bo nie mówię, żeby tutaj dźwigać ciężary po 100 kg, natomiast taki dwa razy w tygodniu trening, który da bodziec dla tego mięśnia, no będzie taką sytuacją, gdzie na czymś ta skóra będzie mogła się ładnie zatrzymać. Tak, czyli unikamy tej sytuacji tak zwanego skinny fat, czyli moja taka rada w kontekście właśnie celulitu młodych dziewczyn, często jest tak, że one się odchudzają, jedzą mało kilokalorii, mało mają siły, żeby się ruszać, w związku z tym robią się właśnie taki skinny fat. Głodzą się. Dokładnie. W związku z tym ta smukła sylwetka, to kształtowanie ładnej takiej smukłej sylwetki, to jest, drogie panie, aktywność fizyczna, świeże powietrze, dobre nawodnienie. Spróbujcie naprawdę 30 dni takie 2,5 litra solidne, ładne, bez oszukiwania wody dziennie, plus ruch, plus właśnie poruszanie tej limfy, chociażby właśnie jakimś takim prostym masażem, drenażem czy szczotkowaniem ciała, przyniesie wam naprawdę super fajne efekty. Plus no i kolagen jak najbardziej. Plus witamina D3 i później dodatkowo to wszystko, na czym nam zależy. Dzisiaj można powiedzieć, że na live było zetknięcie prześlicznej, pięknej, mądrej, inteligentnej, wybitnej, świadomej 30-latki ze starą babą popełniającą. I vice versa. Prześlicznej, mądrej, zdolnej. 50-latki. 50-latki. Ja jeszcze dodam i wszyscy to wiedzą na moich live'ach, że ja dodatkowo nie piję alkoholu i nie palę papierosów. I moje drogie panie, i często przychodzicie mi, jak to pani robi, że ma pani taką skórę? Oczywiście suplementacja, ale jeżeli palicie papierosy i nadużywacie alkoholu, a musicie sobie codziennie walnąć drinka albo kilka kieliszków wina, to i z wagą będzie ciężko, i ze skórą będzie ciężko, i wcale nie będzie łatwo. Pani Emilia, jestem zaszczycona, że przyjęła pani dzisiaj moje zaproszenie na live'a i dziękuję bardzo firmie Noyo, ale czy zgodzi się pani, bo ja już widzę kilka tematów, które pojawiło się w komentarzach, które mogłybyśmy kontynuować. Nie mam problemu.
przyjąć jeszcze zaproszenie? Pewnie, oczywiście. Jeżeli chodzi o zdrowie ludzkie i takie naprawdę świadome podejście, to im więcej dobrej, fajnej wiedzy w internecie, tym będziemy zdrowsze. A ja jeszcze tylko od siebie jedną rzecz, bo nie byłabym sobą przy tym moim całym podejściu biohackerskim. Oprócz diety najważniejszą kwestią będzie sen i najsilniejszy antyoksydant, jaki możemy sobie zafundować, to jest nasza melatonina, czyli hormon snu. Tak na dobrą sprawę, zdecydowanie wysypiać się, to będzie najważniejsza kwestia w kontekście naszego zdrowia, produktywności, funkcji kognitywnych, tak? Bez tego suplementu w postaci snu naprawdę będzie ciężko uzupełnić wszelkie inne niedobory. Ja dodam jeszcze z mojego doświadczenia, bo jestem trochę starsza, że seks ze wspaniałym mężczyzną lub ze wspaniałą kobietą, drodzy panowie, również dodaje wam feromonów. I są na to badania, i są na to badania. W takim razie zapraszam, kod rabatowy Petarda 10 zawsze, dzisiaj jeszcze kod rabatowy live. Pani Emilio, było mi cudownie z panią porozmawiać, ale już mam tyle pomysłów, natomiast chciałabym, jeżeli się pani zgodzi, następny live, żebyśmy obaliły mity dotyczące suplementów. Dobrze? Nie ma problemu, służę i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam z innej okropnej, szarej Warszawy, ale u mnie w mieszkaniu jest kominek, zaraz przyjdziemy w pole, więc będzie bardzo miło. Wszystkiego dobrego, do widzenia i bardzo też dziękuję za dzisiaj. Do widzenia.